Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym materiale diagnostyczno-terapeutycznym, chociaż dzisiaj będzie bardziej diagnostyka, tak mam nadzieję, tak nam się wydaje, bo zobaczymy, co będziemy robić. Ze mną jest Ola. Ola zgłosiła się z problemami ból barku i teoretycznie biodro? I teoretycznie. Dobra. Możesz opowiedzieć troszeczkę, no nie? Jakby ja zawsze zadaję takie pytanie do pacjentów, typu, pani największy problem to? Bark. Ból barku. Okej. Okay. Ból z barku promieniujący przez rękę, w dół, czasem drętwiejące palce, to głównie w nocy. Mhm. Bądź ból wychodzący z szyi w połączeniu z barkiem. A bądź ból spod łopatki. Okay. Czyli taki, mamy taki kompleks cały, tak? Tak, cały kompleks. Czyli, okay, czyli te połączenia łopatki gdzieś tam są bolesne, czyli łopatka do kręgosłupa piersiowego, łopatka do szyi. Tak, zaczęło się to około 3,5 roku temu, mhm, kiedy pierwszy raz stwierdzono, że jest wywalony nadgarstek, wywalony łokieć. Generalnie nie było stwierdzenia zamrożonego barku, ale ostry stan zapalny barku. Pracowałam przez wiele lat przy komputerze, nawet przy dwóch, żeby było szybciej, więc ładnie rączkę dociążyłam. Mhm. Terapia pomogła, było super, ale problem nawraca. Okej. Okay. I to jest tak, czyli jak miałeś podejmowaną tę terapię, to ten, powiedzmy, problem po jakim czasie ci wraca? On w ogóle, i było tak, że był taki moment, że to się wyleczyło? W zasadzie chyba nigdy się nie wyleczyło. Okej, okay, czyli zawsze coś tam czułaś? Zawsze tam było jakieś ćmienie, było gorzej, lepiej. Ustępowało na moment tak, że o, nie nawracał ból w nocy, mm-hmm, spokojnie się śpi. Albo tyle w treningach tego nie odczuwałam, ale co jakiś czas pod wpływem różnych rzeczy, mhm, mocniejszego treningu, nie wiem, upadku na rowerze. To wracało. Dobra. Nie tej pozycji w spaniu, nowe łóżko, nie wiem, gdzieś na wyjeździe mata, a nie materac, nie? I teraz jesteśmy na jakim etapie? To jest tak, że jest na przykład dwa razy ten dyskomfort, ból mniejszy niż był na początku, czy jest podobnie? No to tak, zdecydowanie jest mniejszy, bo ja swobodnie podnoszę rękę, mam pełne zakresy ruchu. Mhm. Tak? Swobodnie wszystko utrzymuję w ramie, bo to pierwsze zdarzenie było takie, że nie byłam w stanie nożyczek utrzymać. Mhm. W ręku, bo nie dość, że się pojawiał ból, to bezład. Nie byłam w stanie utrzymać podporów, po prostu. Ręka była za słaba i to, mhm, był taki ból, że po prostu boli nie wytrzymujesz. A teraz jak ćwiczysz, bo ty ćwiczysz sobie... jest to duży dyskomfort. Okay. Ja po prostu już czuję, że tam jest coś nie tak, że śpię i pozycja na boku, to, mhm, zaraz wiem, że będą zdrętwiałe palce, że pojawi się ból pod łopatką, że będzie ciągnięcie gdzieś tu po żebrach, tak? Mhm. Dobra. Okej, okay, no to fajnie w takim razie. Znaczy fajnie, nie fajnie w sumie, że odszedł. Ale fajnie, że wiemy. Fajnie, że coś wiemy na ten temat. Dobra, a jeśli chodzi o biodro, to co tam się dzieje? No, czasem boli. Mhm. Czasem boli, jest to ból kujący do wewnątrz, albo ból w pośladku promieniujący do guza kulszowego. Mhm. Czasem przy przeciążeniu, przy dłuższych podróżach, jak muszę długo siedzieć i nie mogę zmieniać pozycji, zwłaszcza jak na przykład, no teraz już nie ma zabitych pociągów, ale jak długo posiedzę, okay, bądź coś niefortunnie dźwignę, dobra, i to się pojawia w połączeniu jeszcze z bólem ze stawu krzyżowego. Okay. Ty też mówiłaś, że jeśli chodzi o te biodro, to ono zawsze było jakieś takie problematyczne, tak? Że czułaś, że ono jest takie niestabilne trochę? Tak, większy dysbalans w tym biodrze. Ta kość biodrowa tak jakby sobie wychodziła, mhm, na dużo większym zakresie z biodra. Okay. Za dziecka się chwaliłam, że mi ta kostka tak wyskakuje do klikało, okej. Okay. Dobra, czy jakiś taki element trzaskującego biodra tutaj mamy? Dobra, i to są dwa główne twoje problemy. Dobra. Zrobimy sobie tak, że na początku sobie troszeczkę posprawdzamy funkcjonalnie, co tam u ciebie się dzieje pod kątem zakresu ruchu, pod kątem ewentualnie jakichś dyskomfortów. Fajnie, że masz dużo świadomość swojego ciała, bo Ola nie chwaliła się, ale on jest jakby ćwiczy pilates ogólnie i też sama ze sobą z innymi ludźmi. Tak, dokładnie. Więc tutaj fajne, bo myślę, że takie twoje informacje tego, co czujesz w ciele, będą bardzo tutaj na miejscu, więc jak na przykład czujesz, że coś tam się dzieje, to też będziesz nas informowała. Dobra, zróbmy sobie takie proste testy. Nie tak, nóżki sobie wiszą tutaj z leżanki i powiedzmy tak, jak na przykład bym cię prosił, żebyś niosła tak ręce do góry obie. Tak, tak dokładnie. Okej, okay. To na przykład teraz czujesz jakiś dyskomfort w ręku? Delikatnie.
delikatne napięcie przy prawej łopatce. Dobra, a da się troszeczkę wyżej jeszcze delikatnie? Ono się teraz zwiększa? Znaczy tak, ale dużo mocniej muszę stabilizować, okay, żeby się nie wygiąć w klatce. Nie? Dobra. Pierwszy odruch jest ten, ale o. Dobra, zapamiętaj sobie to odczucie, które masz teraz. Okej, okay, wstajemy sobie na chwilkę. I nie, tak przodem było. I zrób sobie jeszcze raz do góry te ręce. I na przykład teraz... No tu jest łatwiej mi teraz. Czyli w stanie jest ci trochę łatwiej? W stanie jest mi zdecydowanie łatwiej. Okej, okay, dobra, to będzie taki temat do przemyślenia. Okej, okay, opuść sobie w takim razie. Dodatkowo zobaczymy sobie szyjkę twoją. Mówię, że gdzieś tam jest ten problem taki napięciowy. Mhm. Dobra, zobaczmy sobie tak. Skłon głowy w tą stronę najpierw. W porządku? Tak, tu nie ma żadnego. Nie ma dyskomfortu. Okej, mamy całkiem fajny zakres ruchu w drugą stronę. Okej. Okay. No i tu się pojawia mocne napięcie. Tak, tu też widzimy, tu też widzimy, że tego napięcia mamy więcej na mosie. Tutaj właśnie boczna strona szyi nam się mocno spięła. Tutaj może mięśnie, nawet pochyłe trochę mięśnie nam się spięły. Czworoboczny mocno się bardzo tutaj spiął. Dobra, opuść. Zobaczmy sobie tak, rotację w jedną stronę. Dobra, tu mamy ograniczenie w drugą stronę. Tu jest trochę lepiej. Dobra, więc rzeczywiście coś po tej prawej stronie nam się tutaj dzieje. Dobra, zróbmy sobie tak. Na chwilkę poproszę Cię, w związku z tym biodrem, żebyś na przykład stanęła sobie nam spokojnie na nodze lewej najpierw. Mhm. Dobra, okej, stój sobie swobodnie. Dobra, zamknij na chwilę oczy. Mhm. Dobra, okej, może otworzyć, wrócić. I teraz na prawej nodze. Mhm. Zamknij oczy. Dobra. Tu jest gorzej. Dobra, opuść w takim razie. Mhm. Wiesz co, ja jeszcze jedną rzecz sobie zobaczę. Jeszcze raz na chwilkę na lewej nodze. Tak. Tu miedniczka w tej pozycji jest nawet prosto. Te kolce biodrowe są w miarę na jednej wysokości, jak sobie stoisz, tak? Zmieńmy sobie drugą nogę. Tak, tu od razu ta miednica nam się skręciła. I może ci jest rzeczywiście, jak wszyscy mówiliśmy, trochę łatwiej stać na tej nodze. Luźno, ale możesz opuścić. Ale kompensuję. Dużo, dużo zabiegów zrobić, żeby to było możliwe. Dodatkowo jeszcze zrobiliśmy sobie taki trik. A jeśli chodzi o naszą równowagę, którą wykorzystujemy podczas chodzenia, biegania, stania na nodze, różnych innych rzeczy, to bazujemy na trzech systemach. Jednym systemem to jest system wzrokowy. Drugim systemem jest system kanałów półkolistych, błędnik i tak dalej. Trzecim systemem jest tak zwana percepcja z ciała, tak? Czyli po prostu działanie odpowiednie receptorów takich jak Golgi, Pacini, wrzesionka dwumięśniowa i tak dalej, które wysyła informacje do naszego mózgu. I teraz tak, w tej nodze wszystko fajnie, ale jak odcięliśmy u Ciebie system wzrokowy, to się okazało, że na tej nodze nam dużo gorzej było stanąć, więc prawdopodobnie ta percepcja w tej nodze działa dużo gorzej. No nie? Czyli coś w tym biodrze rzeczywiście się dzieje. Usiądź sobie na chwilkę. Powiedzmy, że mamy już tam jakiś taki zalążek delikatnej informacji. Dobra, na początku, bo będziemy sobie bazować na testach toniczności mięśniowej, czyli tutaj na aktywacji, będziemy sobie odpowiadać na pytanie, czy twój układ nerwowy dobrze zarządza danymi obszarami typu prawy bark, prawe biodro, ale na początku zobaczymy sobie, czy mamy optymalne napięcie w różnych miejscach, w których problemu nie zgłaszasz, tak? Czy będziemy sobie eliminować tak zwane globalne zaburzenia toniczności. Pokażmy sobie rączkę tą, trzymaj. Nie dać zepchnąć. Tak, jest hipertoniczna. Tutaj trzymaj. Jest też hipertoniczne. Dobra. Unieś na chwilę tą nóżkę do góry. Nie, tak, wiesz co, nie tak? Zrobimy sobie. Pójdź. Bioder. O, super. Mhm. Trzymaj. Dobra, też. Ta ręka. Trzymaj. Też, dobra. Widzieliśmy sobie kilka randomowych struktur. Okazało się, że rzeczywiście mam podwyższone napięcie, więc możemy sobie od razu założyć, że jesteś troszeczkę taka mocno dobodźcowana, w sensie mamy podwyższone napięcie w całym ciele. Musimy sobie na początku zobaczyć, dlaczego tak jest. Zakładamy sobie, że w naszym ciele jest kilka różnych miejsc problematycznych, na przykład w twoim przypadku pooperacyjnych, porazowych i tak dalej, które mogą stymulować układ nerwowy i po konsekwencji masz podwyższone napięcie mięśniowe, tak? Standardowo. Musimy sobie to wyeliminować. Wiem, że mówiłaś wcześniej, że na przykład miałaś cesarkę robioną. Czy jeszcze jakaś operacja oprócz tego była? 30 szwów na łydce. 30 szwów na łydce, dobra. To zobaczymy tak, pomajstrujemy w takim razie w tych dwóch miejscach, zobaczymy sobie, czy coś z tym mogę sobie zrobić. A więc tak, wykorzystamy sobie zasadę bramki bólowej, troszeczkę postymulujemy sobie tutaj twoją łydę na początku, dobodźcujemy sobie konkretnie, wracamy sobie, trzymaj. Okazuje się, że nie ma to specjalnie wpływu. Zobaczmy w takim razie sobie jamę brzuszną. Jama brzuszna byłaby nieco, by nam się nawet...
Okej, okay, dobra. I widzimy, że coś w obrębie jamy brzusznej. Nie wiem, czy to jest ta cesarka, może to są jakieś inne zaburzenia z poziomu... Oj, ta strona akurat prawa z tym nieszczęsnym, trzymaj, twoim biodrem. Mm-hmm. Dobra, połóż się na plecki na chwilkę. Dobra. Zrobimy sobie tak. Nóżki wzdłuż tułowia. Czy ty masz jakieś problemy w obrębie jamy brzusznej? Jakieś rzeczy związane z zaburzeniami trzewnymi, typu wzdęcia, zaparcia, biegunki, refluks, gaga, bolesne okresy, coś tam się dzieje? Nie, jeżeli już to mam okresowe takie. Zdarzają mi się bardzo mocne skurcze. Kiedyś miałam z tym problem. Okej. Okay. Lat naście temu. Próbowano nie badać, leczyć chemicznie. Ale to były skurcze jakieś... Bo tak. Czyli miałeś jakieś takie, powiedzmy, spontaniczne skurcze w obrębie jamy brzusznej i one były dislokalizowane, to... Tu. Tak, to okej. Okay. Ten skurcz chodzi tu, tak jakby promieniował do kości krzyżowej, jest na tyle mocny, że... Zdarza ci się jeszcze? Tak. Okej, okay, dobra. Czyli coś tu nam tutaj się dzieje. Coś jest, że ja wtedy mam bezruch, nie jestem w stanie się ruszyć, to jest naprawdę, no... Okej, okay. Dobra, to zobaczmy sobie w takim razie, bo my sobie dociśnijmy tutaj, założyliśmy sobie, że to może być cesarka, się może okazać, że to jest jakiś inny obszar, no nie? Bo jakby ten test nam teoretycznie działa na dość duży obszar. Trzymaj. Okej, okay. Tu nam się wyhamowuje twoja ręczka, tak zwany mięsień wskaźnikowy, ale ja sobie zobaczę jeszcze obszar pachwiny, bo to wtedy już nie będzie cesarka. Zrobimy sobie głęboką kompresję, bo tu mamy punkt referencyjny dla narządów trzewnych, dokładnie dla narządów rodnych, tak? Dla jajników w tym obszarze. Stymulacja, wracamy, działa. Okej, okay. To chyba jednak nie była cesarka, tylko gdzieś właśnie obszar tutaj narządów rozrodczych, nie wiem, może i tak grubo, ale raczej ten punkt też nam działa jako wyciszenie, więc coś tutaj pod palcami się dzieje. Dobra, zróbmy sobie jakąś prostą technikę, zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Ja sobie jeszcze zbadam u ciebie kwadranty tutaj jamy brzusznej, jak tutaj sytuacja wygląda. Tu, gdzie byłeś przed chwilą, nie wiem, czy to... W sensie chodzi ci o ten obszar? Tu. Dobra. Jest taki lekki dyskomfort. Nie jest dużo napiętej jamy brzusznej, nawet to u ciebie działa... Fajnie. Górna część widać, że dużo nad oddechem pracujesz, bo jest mięciutko fajnie. Dolna troszkę gorzej, ale też nie ma się do czego przyczepić. Ja zobaczę sobie jeszcze pracę przez pępek. Czy to jest bolesne? Nie, po prostu no ciągniesz paluchami. Mhm. Tak. Tu tak samo ciągnę? To aż z kręgosłupa poszło. Okej, okay, dobra. Spróbujemy sobie w takim razie tak, bo wykorzystując bramkę bólową, my sobie jakby blokujemy ten sygnał, można powiedzieć, z dysfunkcji tego miejsca, które nam stymuluje układ nerwowy i w konsekwencji mamy podwyższone napięcie. Ja sobie zobaczę, czy ten sygnał będę mógł sobie zwiększyć bardziej. Tak, dobra. I nam się wyhamowujesz. No, możesz mi dawać opór. To ci nic specjalnie nie da. Tak, okej. Okay. To ja wiesz co, chwilkę popracuję sobie u ciebie z tą jamą brzuszną. Właśnie pod kątem właśnie tych narządów rodnych. Zobaczymy sobie coś takiego. Chwilkę sobie postymulujemy. W tym obszarze, gdzie czułaś taki właśnie dyskomfort, w tym obszarze mięśnia biodrowego, otrzewnej ściennej, otrzewnej trzewnej rządów rodnych. Tylko po prawej stronie, no. Zresztą ten ból z opukanego pośladka to też jest w tym rejonie. Też jest w tym rejonie, dobra. Coś nam rzeczywiście przy tym prawym biodrze się dzieje. Za chwilkę sobie, jak nam wypadniesz z tej globalnej hipertonii, będziemy mogli sobie ocenić pośladek i bark, zobaczyć. Może jest tak, że wiesz, tam jakieś wspólne elementy ze sobą. Może się okazać, że gdzieś tam terapia nakierowana na jeden obszar będzie nam... Teraz czuję takie, wiesz co? Aż tu, tak jakby mi wepchnął, powiedział. Dobra, więc fajnie. Mogą być takie odczucia. Jest duża szansa, że ta dysfunkcja jamy brzusznej może nam powiedzmy wpływać i na biodro, i na bark. Teoretycznie mnie, z tego co teraz powiedziałaś, ten bark interesuje już najmniej. Oczywiście docelowo, z tego, że to twój największy problem, to zbadamy sobie mięśnie w obrębie barku, jak to działa, ale już mi ta jamna brzuszna się podoba, bo ona może być przyczyną tego biodra, a ten bark... Ja już mam pewno tam w głowie, zobaczymy sobie, czy to się będzie potwierdzało, czy nie. Jak nie, to będziemy sobie korygować. Wiesz co, tak, zerknę sobie jeszcze chwilkę na pachwinkę. Tutaj szczególnie ten obszar przyczepu więzadła pachwinowego do kości łonowej, obszar więzadła zatokowego mnie interesuje, bo to jest właśnie ten punkt referencyjny dla narządów rodnych. Czy to jest bolesne? No nie jest przyjemne. Okej, okay, dobra. Wiesz co, dam ci do porównania drugi punkt. Tutaj to luz. Tutaj ty luz, no nie? To coś tutaj się dzieje. Dobra.
Więc to jest tak, że musimy sobie tą diagnostykę delikatnie przeplatać z terapią teraz, bo nie moglibyśmy sobie ciebie dobrze ocenić nawet. No to jest takie, no powiedzmy w skali na 10, 2, 3, że czuję nieprzyjemne. Dobra, więc tak, podsumowując, rzeczywiście coś tu nam się dzieje w obrębie jamy brzusznej. Do najczęściej na razie mamy za mało informacji, żeby wyciągnąć jakieś fajniejsze wnioski, ale udało się jakby wyciągnąć olej z Goleman hipertonii, troszeczkę pracując sobie z otrzewną ścienną i trzewną dla narządów rodnych, dla tego obszaru właśnie dolna część dołobiodrowego i związany pachwinowym z punktem referencyjnym dla narządów rodnych. No i teraz mamy tak, że sobie testujemy ciebie i już nie jesteś tutaj hipertoniczna, możemy sobie dalej przejść do testowania. Co my sobie zrobimy? Na początku zaczniemy sobie od testowania tego bioderka, dlatego że też mięśnie bioder, dokładnie mięśnie pośrodkowe, będą też związane z tym obszarem. To jest mocno sobie powiązane, więc dalej narządy rodne nas będą interesowały. Zobaczymy sobie, co tutaj się dzieje. Fajnie, że nie masz póki co żadnych objawów z tego obszaru, że to tylko na narząd ruchu nam się, no nie? Bo mówiliśmy, że hormonalnie i tak dalej wszystko w porządku. Utrzyma taką pozycję. I teraz tak, zbadamy sobie pośrodkowy średni tutaj. To jest główny mięsień, który nam stabilizuje biodro. To jest ten mięsień, że... Zobaczymy sobie. Trzymaj. Okej. Okay. Ale mam ci... Tak, dokładnie. Ty dajesz opór do odwiedzenia, a ja nogę przywodzę. I tu nam za bardzo nie idzie, a ta strona, trzymaj, idzie nam bez problemu, no nie? Trzymaj, działa i... Tak, nie działa. Dlatego jak... Tak, właśnie widzę, że... Pojawia się od razu... Dyskomfort. Tu wchodzi mi napięcie. Dobra. Mhm, okej. I to będziemy musieli zrobić, żeby to działało dobrze. Dodatkowo zbadamy sobie jeszcze mięśnie, które bioderko rotują, rotory zewnętrzne. Utrzymaj taką pozycję. Nie pozwól mi te nogi teraz odkręci w drugą stronę. Trzymaj. I tu też nam rotatory nie działają, no nie? Dla porównania od razu dla ciebie idziemy sobie do drugiej strony. Trzymaj. I nie ma żadnego problemu, no nie? Tak. Czyli mamy tutaj rzeczywiście sporą niestabilność. Możemy sobie jeszcze zobaczyć naprężenie powięzi szerokiej. Zgięcie, odwiedzenie, rotacja wewnętrzną. Trzymaj taką pozycję. Kolano wyprostowane. Starasz się bardzo mocno nie napinać tego kolana. Tutaj tego przodu uda, tylko starasz się utrzymać to tymi... Tak, dokładnie. Ten mięsień za to odpowiada teraz. Trzymaj mocno, nie pozwól. I też nam to nie działa, no nie? Dobra, na razie nam tyle informacji wystarczy, jeśli chodzi o nasze bioderko. Zobaczmy sobie w takim razie, czy mamy jakiś dyskomfort, jakiś powiedzmy dysbalans w obrębie tułowia, no nie? Ocenimy sobie tą stronę pracy i tą stronę pracy, zobaczymy sobie, co tutaj będzie się, co tu będzie się działo. Okej. Utrzymaj taką pozycję, mamy teraz tak skróconą prawą stronę tułowia, ja ciągnę nogi do siebie, ty mi nie pozwalasz, dobra? Utrzymaj pozycję, nie pozwól. Tu nam nie idzie specjalnie. Zobaczmy sobie drugą stronę. Trzymaj. Tak, bardzo chcesz, ale my tutaj nie bazujemy na świadomej części twojego mózgu, tylko na odruchu rdzeniowym i tutaj, czy ty chcesz, czy nie chcesz, to jest akurat mniej istotne. A nawet to powinien być automat, no nie? A więc tutaj nawet jakbyś nie chciała, to powinno nam to działać, no nie? Prawidłowo. Tylko wystarczy, że chcesz utrzymać nogi i nic się nie dzieje, ale nie to, że chcesz jakby wygenerować więcej napięcia i tak dalej. Dobra. Czyli znowu mamy coś tutaj z tą stroną nie tak. Dobra, usiądź sobie przodem na chwilkę tutaj, tamtą stronę. Ocenimy sobie kilka struktur, jeśli chodzi o twoją łopatkę. Ustawmy sobie taką pozycję na początku tej ręki, powiedzmy zdrowej. Utrzymaj, nie pozwól mi tej ręki popchnąć. Ok, tu widzimy, że nam całkiem fajnie działa dolna część czworobocznego. Trzymaj, zobaczmy sobie drugą stronę. Utrzymaj. O, i tutaj też widzisz, że tak, niewielka moja siła, nie dasz rady. Dobra. Dodatkowo jeszcze możemy sobie ocenić na przykład mięsień zębaty przedni. Ręka do przodu, do przodu, do przodu. O, takie wysunięcie w przód. To jest aktywacja zębatego przedniego. Nie pozwól mi te ręki opuścić do dołu. On też jest tutaj. Trzymaj dokładnie. I druga strona. Czuję takie mocne spięcie od razu. Do przodu. Nie pozwól. I tu jest inaczej, no nie? A to jest automat. Ja tak używam. Trochę siły działa, więcej siły działa, no nie? Trochę, nie musisz nie na tym myśleć, no nie? Tak, się po prostu włącza. Automat. Dobra, i możemy jeszcze sobie mięśnie równoległoboczne ocenić. Utrzymaj taką pozycję. Tu jest ręka luźno. My pracujemy sobie tylko tutaj ramieniem, że chcemy przyciągnąć ramię do tułowia. Nie pozwól odciągnąć. Działa, fajnie. Tutaj też jest luźno. Nie pozwól. Okej, i też jest... Trzymaj, tak, trzymaj. Jest średnio, dobra. Tak, na początku to w ogóle nie trzyma. Jest taki moment, że on zaczyna pracować, a później znowu wyłącza, nie? Że w tej pozycji nawet mu się działa nieźle. Dobra, okej.
Połóż się na plecki z powrotem. Dobra. Mogą być wyprostowane, wiesz, na razie. Ja chcę sobie ocenić jeszcze jedną rzecz, gdzie tą rękę uniesiesz do góry, hop, teraz. To jest ta sama pozycja do zębatego, no nie? Utrzymaj pozycję. Opa, jest ci, zatrzymaj. Tak, ale czuję, że zaczynam spinać mocno okay. Tu przy szyi. Dobra, dobra. Dobra, wiemy, że mamy tak w biodrze duża różnica, nie? Tu działa wszystko dobrze, fajnie. Ta strona w ogóle, prawdopodobnie byśmy sobie ocenili jeszcze szyję, to też był problem, no nie? Ale szyja to już w ogóle się wydaje, że to jest obszar wtórny, więc na razie nas to nie interesuje za bardzo. Byłoby super, gdyby nam się udało zrobić coś, żeby to nam wszystko powoli zaczęło działać, a później byśmy wrzucili sobie, akurat jeśli chodzi o trening, nie musimy się edukować, bo ruchowo myślę, że jesteś tam, wiesz, mocno doświadczona. Nam chodzi tylko o to, bo teraz mamy taki problem, że twoje ciało nie za bardzo chce zaaktywować tych mięśni, no nie? Musimy się dowiedzieć, dlaczego ono nie chce aktywować biodra, tułowia, prawej strony i tutaj kompleksu barkowego. I to jest kilka różnych przyczyn, może tak się zdarzyć. Czy może jest jedna, może dwie, musimy sobie to ocenić. Dobra, ja chcę zobaczyć jeszcze tylko taką jedną rzecz u ciebie. Siądź sobie przodem jeszcze na chwilkę. Mam taką ciekawą rozkminę tutaj i chciałbym na przykład, żebyś tak, siedzisz sobie swobodnie, dobra, i staraj się napiąć w ogóle tutaj tułów, mięśnie poprzecznym i taką fajną pozycję, żeby o, nam się to zaktywowało. Jednocześnie sobie spokojnie oddychasz torem dolnożebrowym, dobra? Okej, okay. Mamy tu napięcie, dobra, rzeczywiście coś się napięło, fajnie. Ręka do góry, utrzymaj to napięcie i nie pozwól mi popchnąć ręki. Trzymaj. Okej, okay. Rozluźnij się teraz. Tak, dokładnie, tu się rozluźniasz, no nie, już to jest normalna pozycja. Trzymaj, nie pozwól. Trochę łatwiej, no nie? Czyli połóż na plecki, już możemy sobie jakieś takie mini wnioski wyciągnąć, że ten bark to nam się trochę wtórnie zrobił problematyczny, bo jest tak, że do prawidłowej pracy stabilizatorów łopatki nam jest niezmiennie potrzebna prawidłowa praca tułowia, no nie? I ten tułów niewydolny tutaj powoduje, że z automatu ta łopatka nam się robi niestabilna. Więc jak ty nawet troszeczkę napięcie zwiększysz, to od razu tymi mięśniami zaczyna się lepiej pracować. Dobra. Co my możemy zobaczyć? Ten obszar mnie bardzo interesuje. Na początku sobie sprawdzę, czy tam jakieś podrażnienia są. Weźmiemy sobie mięsień wskaźnikowy i sobie pooceniamy. Trzymaj, jak to wygląda. Trochę sobie postymuluję. Tutaj się ewidentnie coś się popsute. Tu się nic nie dzieje. Tu jest super. Mięsień jest normotoniczny. Środek, już się coś dzieje. Okej, okay, dobra. Trzymaj sobie ręką tutaj. Dobra, tu się ewidentnie coś będzie nam działo. Ja sobie tak posprawdzam kilka rzeczy. Tak, tutaj to obszar mięśnia biodrowego. Już nie, ale tak, tylko u ciebie te napięcia są. Ten brzuch jest w ogóle miękki, no nie? Więc wydawałoby się, że tam nie ma specjalnego problemu. Się okazuje, że trochę jest. Dobra, zróbmy sobie taki trik, zrobimy sobie test lokalizacji, czy tak, ty sobie trzymasz tutaj, dobra, ja sobie oceniam, czy nam pośladek cokolwiek tutaj się wydarzyło. Nie pozwól? Nie, dobra, poczekaj chwilkę, to jest troszeczkę za mały obszar, ja sobie tak sam na początku tutaj mocno postymuluję, dobra, tak, trzymaj, nie, możesz dłoń na razie nie trzymać, trzymaj, nie pozwól, niekoniecznie. Trzymaj sobie tutaj na chwilkę ręką. Trzymaj, nie pozwól. O. Rozluźnij się. Nie pozwól. Trzymaj. Tu coś się nam zaczyna aktywować. Trzymaj. Dobra. Czyli ten punkt referencyjny dla narządów rodnych coś nam się aktywuje. Dobra. Trzymaj sobie w ten sposób. Wykorzystamy troszeczkę kinezjologicznych zasad. Dobra. Ok. Czyli ta pachwina w sumie. Ja sobie ocenię jeszcze. Tu jest w porządku? Tak, to po prostu. Tu jest, to jest ucisk zwykły. Dobra. Ok. Zróbmy sobie jeszcze taki troszeczkę palpacji na proksymalnej części uda. No i tu się zaczyna tak niemiło robić. Niemiło robić. Dobra. Czyli gdzieś tam w okolicy krętarza większego. Ok, czyli mamy ten obszar, który jest problematyczny, który rzeczywiście nam utrudnia pracę prawidłową zarówno biodra, jak i brzucha, bo nawet jak ten obszar pachwina, dolna część brzucha, wiesz, postymulujemy sobie u ciebie konkretnie i przejdziemy sobie do pracy, wiesz, nad tułowiem,
trzymaj, nie pozwól, to... Trzymaj, tak, to on się zaczyna włączać, no nie? Ja sobie zobaczę jeszcze, jak tutaj, jeśli chodzi o mięsień biodrowo-lędźwiowy u ciebie jest. Zrobimy sobie takie głębokie zgięcie. Utrzymaj, nie pozwól. Okej, tutaj nam działa, dobra. Druga strona. Nie pozwól. Okej. I tu nam nie włącza się, no nie? Czyli dużo, dużo w tej nodze rzeczy. Okej, na początku zrobimy sobie tak, w takim razie, bo ewidentnie pokazuje nam twoje ciało, że to jest obszar, który warto rozpracować. Nie ma tak dużo napięć, co jest takie mylne, ale spróbujemy sobie wjechać właśnie w obszar więzadła pachwinowego, bo jednak troszeczkę tkliwości tam jest. Dodatkowo dorzucimy sobie pracę z mięśniem biodrowym, zobaczymy, co tam się dzieje. Trochę pracujemy sobie pod kątem otrzewnej, ściennej, sobie to wszystko fajnie porozciągamy u ciebie i zobaczymy później, jak aktywacja poślada, brzucha i tak dalej. No i oczywiście dlatego, że mamy tutaj i jakieś problemy, które miały miejsce wcześniej, bo przecież te biodro, które były niestabilne, to ono miało swój jakiś, wiesz, powód fajniejszy, więc sobie to rozpracujemy, bo tu mamy i częściowo mięśnie, które są związane z właśnie narządami rodnymi, ale też z jelitem grubym, na przykład takie naprężenie powiem szerokiej, więc popracujemy sobie, no i docelowo będziemy chcieli sprawdzić, czy to nam poprawi fajnie funkcję brzucha, czy poprawi nam funkcję pośrodkowego, średniego tych odwodzicieli wszystkich tutaj naszych i czy to się przełoży nam na stabilizatory łopatki, no nie? Tak jest plan. Ja sobie zobaczę jeszcze takich rzeczy, jak u ciebie system więzadłowy tutaj. Zrobimy sobie taki trik, że bierzemy sobie mięsień wskaźnikowy, rozciągamy sobie więzadła, czyli ciągniemy sobie staw biodrowy dystalnie. Ok, i tutaj mamy od razu dysfunkcję, czyli w tych bioderkach coś tam się jeszcze nam dzieje pod kątem więzadłowym. Robimy sobie kompresję dla stawu i też, czyli w tą stronę dysfunkcja. I jeszcze zrobimy sobie w tą stronę hipertonia. Czyli rzeczywiście docelowo będziemy chcieli, żeby to wszystko fajnie zaczęło działać. Może to też być związane właśnie z tą pachwiną i tak dalej. Ten staw wydaje się był problematyczny wtórnie, no nie? Dobra. Chwilka teraz pracy takiej podstawowej, jeśli chodzi o jamę brzuszną, bo zrobimy sobie taki trik. To będzie jednocześnie i na bliznę nam fajnie wpłynie, bo z tego, co zrealizowaliśmy sobie wcześniej, to jest taka trochę wrażliwa, bo nawet jak sobie narzędziem troszeczkę się postymulujemy, czymś takim ostrzejszym, ten obszar tej blizny. Tu jest w porządku? Tu jest jeszcze ok, ale tu się zaczyna robić tak jakby mnie ktoś tam igłą je. Mhm, dobra, a tutaj? No, też nie miło. Ok, czyli ten środeczek głównie, no nie? Mhm. Prawa strona? Tu już luz. Tu już nie, czyli sam środek, tak, dobra? Tak. To też jakbyśmy sobie postymulowali delikatnie u ciebie, wrócili sobie na mięsień wskaźnikowy, też nam się wyhamowuje. Dobra, czy na pewno będziemy sobie tutaj stymulować? Ja sobie zobaczę jeszcze pod kątem challenge'u terapeutycznego, czy takie techniki typu wjazd, konkretny, rozciągnięcie będzie fajnie działało, przez pępek też będzie fajnie działało i to od tego sobie zaczniemy, dobra? I jeszcze więzadło pachwinowe też będzie fajnie działało. Dobra, więc ja sobie wierzę na początku, taka podstawowa technika na trzewną ścienną, gdzie zahaczamy się tutaj konkretnie. W porządku? No, ale czuć. Czuć, tak? Dobra. Ciągnę do siebie. Ty powinieneś czuć takie delikatne rozciąganie jamy brzusznej. Dobra. I chwilkę sobie poczekamy. To oczywiście głęboko, spokojnie sobie oddychasz. I powinno być tak, że na każdym wydechu jest trochę tego napięcia pod palcami mniej. Dobra? Więc chwilka teraz na oddychanie. Zrobiliśmy sobie trochę takiej pracy globalnej na otrzewną ścienną. Czyli de facto kontynuowaliśmy to, co było na samym początku, jeśli chodzi o ściągnięcie globalnej hipertonii. Trzymaj. Dobra, tu już nam wskaźnika nie wyhamowuje, więc troszkę roboty zrobiliśmy. Idziemy sobie dalej na mięsień biodrowy, tak, który ma dość mocne korelacje, on też tu nie działa. On też jest ważną strukturą stabilizującą bioderko. Też nam tutaj nie działa pod kątem testowania biodrowo-lędźwiowego. Mogliśmy zrobić dokładny test na biodrowo-lędźwiowe, ale stwierdziłem, że zrobimy sobie taki ogólny na głębokie zginacze. I tu sobie wjedziemy, troszeczkę pracujemy sobie po wewnętrznej stronie talerza biodrowego. Dobra. Tu jest mega sztywno. I teraz tak. Ja sobie dociskam. Idziemy sobie do skrócenia tego mięśnia. Jak teraz? No, zależało, ale dalej jest mało miło. Teraz? Troszkę lepiej, ale ból pod palcem. Okej, dobra. Czyli prosta technika pozytywnego rozluźniania. W porządku teraz? Dobra, i sobie chwilkę. To się powolutku rozluźnia. Nie rozluźnia, ale już tu je rwanie z guza kulszowego. Okej, czyli to jest ten to jest jakby ból, który znałaś? W sensie tam guz kulszowy i talerz biodrowy? Okej. Zaczynam je wyciągać. Mhm, dobra. Ale się rozpływa. Mhm, dobra, więc sobie chwilkę potrzymam w takiej pozycji. Około 10 sekund. Ola tutaj fajnie oddycha. Wykorzystujemy mechanizm, że na każdym wydechu nam się troszeczkę tkanko rozluźnia. Dobra.
i rozluźniamy się tutaj. Rozluźniliśmy sobie mięsień biodrowy takimi klasycznymi technikami. Ja sobie zobaczę, czy tam żadnego problemu napięcia nie ma. Jest w porządku. Okej, dobra. Działa dobrze. Zobaczę sobie, czy mi otrzewna ściana tu się utrzymuje cały czas. Jest w porządku. I lecimy sobie z pachwinką. Czyli to, co robiliśmy też na początku, musimy sobie tam chwilkę jeszcze postymulować, zobaczyć sobie, spróbować troszeczkę głębiej w te tkanki wjechać, bo jak mamy takie napięcie rzeczywiście położone głębiej, więc szukam sobie dolnej krawędzi więzadła do pachwinowego, zahaczam się. Tu może być troszkę nieprzyjemnie. Dobra, i chwilkę oscylacja, to sobie głęboko oddychać, staramy się to rozluźnić. Dobra, zrobiliśmy sobie tutaj trochę napięć na więzadle pachwinowym. Zobaczymy sobie, czy coś tu jeszcze w ogóle mamy. Weźmiemy sobie tutaj akurat tą rękę na wskaźnik. Działa, się wyhamowuje, ok. Działa. Dobra, wszystko w porządku, czy tak tutaj nie ma już specjalnie jakby miejsc o podwyższonym sygnale nerwomięśniowym, więc możemy sobie iść dalej z tematem. Ja sobie zobaczę, czy nam się na przykład... Przez taką pracę już te dysfunkcje więzadłowo-stawowe nam się usunęły tutaj, te podrażnienia receptorowe. Trzymaj. Okej, jest w porządku. Jeśli chodzi o więzadła, staw też. Tutaj niekoniecznie. Trzymam tak, jakąś dysfunkcję stawową tutaj jeszcze. Pytanie, skąd ona wynika, bo ona może też być nam potrzebna pod kątem aktywacji tego bioderka. Zróbmy sobie taki trik, że zwiększymy sobie kompresję w tym stawie, wykorzystując ruch rotacji wewnętrznej, utrzymamy sobie taką pozycję, to nam zwiększy kompresję w stawie, przez co wracamy do wskaźnika, on nam się wyhamowuje i dalej sprawdzamy sobie, czy ja mam brzuszna, coś jest nie tak, nie. Zobaczymy sobie tak. Wiesz co, zrobimy sobie taki trik, że podniesz na chwilę miedniczkę, ja sobie tak skompresuję kość krzyżową tutaj, guziczną, powrót. Ustawiamy nogę w rotacji wewnętrznej wcześniej. Dobra. I nam działa. Dobra. Czy mamy jeszcze coś na poziomie kości krzyżowej, kości guzicznej? Zobaczymy sobie, czy jakieś tam są napięcia więzadłowe, stawowe. I ewentualnie ocenimy sobie może jeszcze napięcie mięśni na miednicy. I to by nam temat już tutaj, jeśli chodzi o to biodro, zamknęło. Wtedy zobaczymy sobie, jak biodro, jak tułów i jak bark w związku z tym. Jak cała prawa strona, nie? Bo taki łańcuch nam poszedł. Dobra, wiesz co, ułożymy się na brzuchu, dobra? Dobra, zobaczmy sobie w takim razie, jak tutaj sytuacja wygląda. Powiedz mi, czy to jest jakimś dyskomfortem? Jest ok. Jest ok, tak? Dobra, tu jest w porządku. Utrzymaj sobie tak rękę, nie pozwól. Trzymaj. Nie, ona się tutaj nie nadaje, ta ręka w tej pozycji, trzymaj. Ta nam się nawet nadaje. Dobra. Sprawdźmy sobie, czy kość guziczna, tu coś się dzieje. Coś się dzieje. Dobra. Zrobimy sobie tak, taki prosto, delikatny tnij sobie. Tam zahaczymy się w okolicy połączenia krzyżowo-guzicznego. Tu jest w porządku? Tak, to jest po prostu taki ucisk. Mhm. Dobra. Okej, więc to nie. To ocenimy sobie w takim razie dno miednicy, bo tutaj się wydaje, że jest wszystko w porządku, więc zobaczymy sobie jeszcze napięcie w obrębie dna. Więc poprosimy cię, żebyś położyła się na boczek. Ocenimy sobie w ogóle napięcie mięśni na miednicy, jak to wygląda. Basic, taki prosty i praca też będzie bardzo prosta, więc sobie tak, szukam guza kulszowego. Po guzie kulszymy po wewnętrznej stronie jadę sobie do jamy brzucha i oceniam sobie napięcie przy kości łonowej, przy kości kulszowej. Tu jest spoko, tu jest w ogóle miękko, fajnie. Tu nie jest specjalnie fajnie. Tak? Dobra. Ja tam sobie tam wchodzę po dnie. OK. Napnij mięsień brzucha. No, te korzenie napięcie tak średnio. Rozluźnij się. Mhm. Teraz na miednicy. OK. Mogło być lepiej tutaj. Coś tam było czuć. Jak sobie wcześniej sprawdzaliśmy, to było tak gorzej. Teraz coś było czuć, więc nawet fajnie. Dobra. Ja sobie tak troszeczkę głębiej tam wybiorę sobie luz tkankowy i ty sobie głęboko oddychasz. Ty sobie głęboko oddychasz, a my sobie pracujemy tak klasycznie jak z przewodu funkcjonalnego, jak z przeponą funkcjonalną, czyli na wdechu nie pozwalam się wypchnąć, na wydechu wchodzę sobie troszeczkę głębiej. Czy ty miałeś jakieś upadki na tyłek? Nie.
Dobra. Dlatego, że to dno też oczywiście ono nie idzie z jakiegoś powodu. Tutaj zobaczyliśmy sobie, że jest podrażnienie na poziomie kości, guzicznej, więc to może być przyczyna właśnie też wyhamowania dna miednicy. Może być mega stary upadek. Z urazami upadkami jest jak z winem. Aha. Im starszy, tym lepszy. No to mam taki. Masz taki. Okej. Okay. Mogło tak być. Ich tych upadków oczywiście jest dużo. To nie jest tak, że każdy upadek gdzieś tam może powodować jakieś konsekwencje, ale na przykład jeżeli na przykład już wcześniej był jakiś tam problem, no nie? W obszarze, tak, jest łatwiej, no nie? Bo te mięśnie działa prawidłowo, mamy zaburzoną stabilizację w obrębie tej miednicy u ciebie po prawej stronie, więc po prostu łatwiej o jakieś problemy. Głęboki wdech. Okej. Okay. Czy to jest bolesne cały czas? Nie, to jest taki na 3 powiedzmy. Dobra. Wcześniej było więcej? Nie. Cały czas. Nie poszło więcej niż. Dobra. Napnij mięśnie brzucha. Mhm. Puść. Napnij nogi nic samo. Puść. Dobra. Ok. Chwilka przerwy sobie, za chwilę zobaczymy jeszcze raz tam. Poszukamy sobie jakiś napięć w tym obszarze, tej kości krzyżowej. Jeszcze raz guz kruszowy wjeżdżamy sobie. Ok. Tu w porządku? Okej, okay, 3-4, dobra. To jest, wyjdziemy sobie tak bardziej po niej. O, i tu sobie. Tu jestem w 5. Mhm. I oddychamy sobie, dobra? Ja mam rękę na mięśniach brzucha, żeby sobie oceniać, kiedy jest wdech, kiedy wydech, ponieważ na wdechu będę, na wydechu będę wchodził cały czas troszeczkę głębiej, wybierając śluz tkankowy w tym obszarze, wykorzystując to, że nasze ciało się rozluźnia. Cały czas 5? Nie, już ustąpiłam na 3-2. Na 3, dobra. To tak zjedziemy sobie do jednego i będziemy powoli wychodzić, dobra? Półtora, jeden. Dobra. Ok, pokaż mi rączkę na chwilkę. Zobaczymy sobie tak. Trzymaj. Trzymaj. Jeszcze raz. Trzymaj. Trzymaj. Ok. Dobra, działa dobrze, jest normotoniczny. Wchodzę sobie głęboko w ten obszar. Trzymaj. Nic się nie dzieje. Mięsień znowu normotoniczny. Napnij do miednicy mocno. Mocno, 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 mocno. Dobra, trzymaj. Trzymaj. Ok. Dobra, normotoniczne. Ok. Powiedz mi teraz, jak to będzie wyglądało. Tutaj? Jest tutaj. Jest ok. Tu? No już troszkę się zbiega, tak rośnie. Tutaj? Tu już bardziej. Ile teraz mamy? O, tak 4. Dobra, to jeszcze chwilkę w takim razie ostatni raz, dobra? Mhm. Mhm. I sobie spokojnie oddychaj głęboko. Dobra? To jest takie 4-5. Dobra, to dozejdziemy sobie jeszcze raz do jednego, ok? Okej, okay. Zrobiliśmy sobie obszar na miednicy. Fajnie, do rozluźnienia tutaj nam się udało tutaj te tkanki popnąć i to fajnie zadziałało. Zobaczmy sobie dalej, czy mamy ten problem w obszarze stawu biodrowego. Rotację wewnętrzną, trzymamy taką pozycję. Wskaźnik działa, normotoniczny, fajnie. Okej, okay. To znaczy, że jak ja sobie uderzam, jakby stymuluję sobie ten staw, zwiększam sobie tam kompresję, to nic mi się nie dzieje, jest super. Dobra. Sprawdzamy sobie w takim razie, czy nam tak działa pośladkowy średni. To jest pierwsza rzecz, od niego sobie dzisiaj zaczęliśmy testy. Utrzymaj taką pozycję, nie pozwól. Trzymaj. Mocno. Mocno. Dobra. Troszkę jeszcze chcesz uciekać tutaj do zgięcia w tej pozycji, a więc tak powiedzmy, że jakoś tam jesteśmy jako tako z niego zadowoleni. Ok, rotacja zewnętrzna. Utrzymaj taką pozycję, nie pozwól. Tu za to rotator, trzymaj mocno. Tu akurat rotatory się fajnie zaktowały. Dobra. Dodatkowo jeszcze zobaczymy sobie naprężarz powięzi szerokiej. Zgięcie, odwiedzenie, rotacja wewnętrzna. Utrzymaj taką pozycję, kolano wyprostowane. Nie pozwól. O, on, trzymaj. Też dobrze z tego wszystkiego. Wyszedł. Tułów. Prawa strona, trzymaj, nie pozwól. Nie pozwól. Fajnie. Też to zaczęło nam działać. Głębokie zginacze. Trzymaj. Nie pozwól. Trzymaj. Ok. Bardzo ładnie. Ok. Zobaczmy sobie w takim razie. Siądź sobie przodem. Tak. Zobaczmy sobie w takim razie, jak tutaj jeszcze. Aha, czworoboczny sobie testowaliśmy wcześniej z tej strony. Niech też tak zostanie. Utrzymaj taką pozycję. Nie pozwól. Tutaj pcham mocno. Mocno.
Dobra, wiesz co? Powiedz mi, jak podnosisz teraz ręce do góry, podnieś sobie ręce do góry, tak jak wcześniej. Tak. Mhm. Tak. A jest inaczej. Jest inaczej. A czujesz coś tam jeszcze tutaj? Wiesz, znaczy ta ręka idzie dużo swobodniej, prawa. Mhm. Nie, jest różnica i znikło napięcie tu. Okej, okay, dobra. Już nie pcha tej klatki. Mhm. Dobra, ale cokolwiek jeszcze czujesz w tym podnoszeniu? No i ból między łopatkami, to takie, okay. Znaczy nie ból, napięcie. Napięcie, nie, tak. W sumie bólu nie było, bo mhm. napięcie. No. Dobra, okej. Okay. Zobaczmy sobie w takim razie jeszcze tutaj zębaty, które testowaliśmy wcześniej. Ręka do przodu. Trzymaj. Trzymaj. Okej, okay. Fajnie, też zaczęło działać. Mhm. I równogóboczne trzymanie, pozwól. On jeszcze nie, no nie? Tak, on jeszcze nie. Wiesz co? Ja sobie tutaj tak podotykam u ciebie ten kręgosłup piersiowy. Trzymaj, nie pozwól. Coś tam się dzieje. Tak. Na samym kręgosłupie. Wiesz co? Połóż tę chwilę na brzuch jeszcze. Dobra. Zobaczymy sobie, co się dzieje z tym równogobocznym. Możemy sobie zrobić taki fajny trik tutaj, gdzie... No, wykorzystamy sobie może grupę kulszowo-ogólniową. Trzymaj, nie pozwól mi te nogi skręcić. Stopa jest rozluźniona, luźno. I nie pozwól mi wyprostować, dobra? Działa. Trzymaj. Ok, i się wyhamowuje. Dobra, mieliśmy tak. To była strona dysfunkcyjna prawa. Skup się na tym równogobocznym, dobra? Ja sobie go rozciągnę delikatnie. Będę go tak rozciągał cały czas. Rozciągał. Dużo tego rozciągnięcia. Chcemy zaktywować dużo wrzeciwnych trwomięśniowych. Wracamy z naszego mięśnia wskaźnikowego. Trzymaj. Stopa luźno. On jest na chwilę wyhamowany. I sobie ocenimy, który to będzie segment, jeśli chodzi o trwomięśniowe. Trzymaj. Nie. Trzymaj. Ok. Czyli coś tutaj nam się popsuło. Delikatnie. Rozluźnij się. Rzeczywiście jest trochę sztywno. Okej. Okay. Mhm. Porozluźniamy sobie troszeczkę ten obszar. Mhm. Głębszy wdech. I ty sobie oddychasz, no nie? Wdech. I wydech. Rozluźniamy się, rozluźniamy. Luźno. Okej, okay, dobra. Nie było to bolesne? Trochę tutaj jeszcze napięć mamy. Zobaczymy sobie tak. Skup się na tym równogobocznym. Rozciągniemy go sobie troszeczkę. Wykorzystamy sobie taki bodziec dla całego ciała, żeby zaktywować dużo wrzeciwnych krwiomięśniowych mięśni, który jest dysfunkcyjny. Trzymaj, nie pozwól. Trzymaj, nie pozwól. Dobra, rozluźnij się. Coś nam się fajnie zdawało. Wróć sobie do pozycji siedzącej, tak jak wcześniej. Przodem do Krzysia. Dobra. Podnosimy sobie ręce do góry. Hop. Czy coś tam między łopatkami się jeszcze dzieje? No, trochę jest. Jest troszeczkę tam. Mhm. Okej, okay. Tego miejsca. Dobra. Mhm. Rozluźniamy sobie tutaj. Okej, okay. Zobaczmy sobie w takim razie jeszcze szyjkę. W tą stronę i w drugą. O, to on zakres ruchu nam się troszeczkę poprawił. Ty zawsze czujesz te ciągnięcie w szyi? Wiesz, czy zawsze? Mhm. Czy teraz czujesz? Tak, tylko, okay. Tylko z przodu, już nie ciągnie tak. Dobra, czyli jeszcze gdzieś tam przy mosie. Okej, okay. Dobra. I teraz tak. Tutaj pomyślimy sobie, co ty możesz samodzielnie robić. Połóżesz na chwilę na plecy. Zobaczymy sobie jakby wrażliwość na tej bliźnie, która była wcześniej, czy ona jest. Jeżeli jest, to ewidentnie będzie jeszcze do przepracowania dla ciebie. Sprawdzimy sobie tą jamę brzuszną. Delikatnie ten obszar tego cięcia. Dobra. Okej, okay. Trochę już widać tutaj. Powiedz mi tak. Czy to jest środeczek sam? Tak, też już się zmieniło. Zmieniło się, tak? Jest takie ostre, bo wcześniej miałam wrażenie takiej igły ostrej, szorującej. Mhm, dobra. Jeszcze tutaj na pewno do stymulowania to.
To było fajne na przykład, żebyś sobie postymulowała to, albo właśnie manualnie troszeczkę jeszcze zobaczyła, czy tam jakieś napięcia, dyskomfort jest, bo to musi być neutralne, szczególnie jak mówimy tutaj o jakimś cięciu, które ma lat 20 ileś, no nie? Więc takiej wrażliwości nie może być. To na pewno będzie nam wpływało częściowo na wyhamowanie czasami w obrębie tułowia, no nie? Czyli jak te napięcie w obszarze blizny się nam zwiększy, tych mięśni, a tam już jakieś receptory mam podrażnione, to z automatu może to powodować takie bach, wyłączenie, stąd może być tak, że do pewnego momentu idziesz, działa, mięsień działa, zrobiło się dużo i koniec, no nie? I już nie działa. Więc tak to może wyglądać, więc to ewidentnie do rozpracowania, ale fajnie, ponieważ ten obszar rzeczywiście pod kątem takich głębokich napięć w obszarze jamy brzusznej i dno miednicy nam częściowo wyhamowało mięśnie brzucha i odwodziciele biodra, co dawało dyskomfort w stawie biodrowym i w konsekwencji gorszą pracę łopatki, no nie? To, co rozmawialiśmy sobie u ciebie pod kątem tego, że byłaś kiedyś tam na fizjoterapii i praca z tym barkiem spowodowała, że później nawet było trochę gorzej pod kątem samych, wiesz, tam wrażeń nocnych i tak dalej, to dla nas informacja jest jasna, że ten bark, on jest wtórny, tak? On jest kompensacją, on się wyłączył, więc próba aktywacji tylko barku, nie robiąc nic tutaj z tym tułowiem, jest problemem. Akurat u ciebie w ćwiczeniach to się może nie nasilać, dlatego że bark u was w pilatesie zawsze jest tak, że tutaj utrzymaj stabilizację tułowia, oddech i dopiero coś tam robisz z barkiem, no nie? Tak, a wtedy jak się tylko pracowało z barkiem, to się okazało, że to nam zaostrzyło objawy. Więc na początku musimy u ciebie, jak już to, troszeczkę pracować sobie z tułowiem, z tą stroną stricte, no nie? Takie ćwiczenie nawet jednostronne sobie wykorzystać, żeby tą stronę stymulować, a tą mniej. Odwodziciele bioderka też sobie nad tym popracować. Bark sobie zostawić, on się będzie na wtórnie naprawiał w sytuacji, kiedy rozpracujemy sobie tułów i tak dalej. Może będzie tak, że ten tułów nam zacznie już tak pracować naprawdę fajnie, to gdzieś później może jakaś tam praca z obszarem barku, tak, żeby troszeczkę go popracować, może tam jakieś wtedy rotatory nie działają, ale to jest temat na pewno na trochę później, no nie? Żeby sobie zająć się tym do końca, żeby rzeczywiście ten tułów nam został tak, no nie? Bo możemy sobie sprawdzić, z racji tego, że on prawdopodobnie przez długi czas był taki, wiesz, wyhamowany częściowo, no nie? To ja mogę sobie ocenić i zobacz, on nam trzymaj, działa, trzymaj, ja go trochę zmęczył ciebie. O. I nam przestaje, no nie? To jest dla nas informacja taka, że już tutaj... Ciekawe, tu się pojawia nawet. Tak, bo dlatego, że... Dlatego, że to twoje ciało nauczyło się, tak? Nie działa tułów, wygeneruje więcej napięcia w szyi, w żwaczu, gdzie innych miejscach, no nie? Ale znowu nam zobacz, chwila przerwy i on już nam działa. I dla nas jest to informacja, że trzeba będzie ruchem troszeczkę popracować, no nie? Czyli teraz może być tak, że ten brzuch ci będzie dużo łatwiej zaangażować po takiej pracy. Pracujemy, wiesz, docelowo powinno być tak, że robimy 10, 15, 20, potem cały czas działa, no nie? W ten sposób. Na przykład tej strony byśmy nie zmęczyli. Tak, więc tu już na przykład wiemy, co mamy robić.